W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, w jaki sposób czynnikami dietetycznymi możemy chronić się przed szkodliwością smogu. Szanowni Państwo, smog niewątpliwie wywiera negatywny wpływ na nasze zdrowie. Rozproszone w powietrzu cząsteczki stałe lub też ciekłe, które tworzą smog, to na przykład rakotwórczy benzen czy benzopiren. Prócz tych cząsteczek w skład smogu mogą wchodzić na przykład tlenki siarki czy tlenki azotu. Cała ta mieszanina cząsteczek rozproszonych w powietrzu przedostaje się do naszego układu oddechowego. Najgroźniejszą fazą smogu jest faza o wielkości mniejszej niż 2,5 mikrometra, a w oznaczeniu często używa się nomenklatury PM2,5. Jest to najgroźniejsza część smogu, ponieważ może ona penetrować na przykład naszą skórę, a po przedostaniu się do układu oddechowego może pozostać w płucach lub przedostać się do układu krążenia. Istnieje wiele badań naukowych, które korelują tą najdrobniejszą część smogu, czyli PM2,5, z chorobami układu oddechowego, od astmy po raka płuc włącznie. Natomiast w zakresie układu naczyniowego, z chorobami serca, nadciśnieniem na przykład, czy nawet miażdżycą włącznie. Ja tutaj nie będę Państwa zasypywał dokumentacją badań naukowych, a przytoczę pierwsze lepsze, by uświadomić Państwu powagę problemu. Badanie z 2018 roku. Badanie zanieczyszczenia PM2,5 i śmiertelności z powodu raka płuc w Chinach w oparciu o model regresji ważonej geograficznie. W wynikach czytamy: wyniki wykazały na istotną dodatnią korelację między stężeniem cząsteczek PM2,5 a śmiertelnością z powodu raka płuc. Ponadto im dłuższy czas ekspozycji na cząsteczki PM2,5, tym większa zachorowalność. Szanowni Państwo, nie będę tutaj cytował innych badań naukowych na temat wpływu tych cząsteczek ze smogu na inne nowotwory, na choroby serca czy choroby układu sercowo-naczyniowego, ale odnośniki do tych właśnie badań oraz wszystkie inne odnośniki do badań naukowych, na podstawie których tworzę właśnie ten odcinek, oczywiście umieszczę w opisie tego filmu. Więc jeśli ktoś będzie ciekawy, z jakimi jeszcze chorobami może być związany smog, no to zapraszam do opisu tego filmu. No to teraz odpowiedzmy na pytanie, co możemy z tym zrobić. Szanowni Państwo, sposobów ochrony przed smogiem może być wiele. Jak się okazuje, skóra na przykład możemy chronić odpowiednimi kremami, które będą blokowały przedostawanie się tych najdrobniejszych frakcji smogu, na przykład do skóry. Natomiast w zakresie układu oddechowego możemy stosować na przykład maski z odpowiednimi filtrami, a w naszych samochodach na przykład bardzo dobrym pomysłem jest zastosowanie filtra węglowego zamiast tradycyjnego filtra kabinowego. Co w przypadku, jeśli na przykład często stoimy w korkach albo jeździmy po zatłoczonym mieście, to dodatkowo będzie zmniejszało ilość smogu, który przedostaje się do naszych dróg oddechowych. Ale o tych wszystkich poszczególnych technikach, czyli o kremie, o maseczkach, czy nawet o filtrach samochodowych, bo to jest ważne, będą osobne, pojedyncze odcinki. A dzisiaj mamy powiedzieć sobie o czynnikach dietetycznych, które pomogą nas chronić przed szkodliwym działaniem smogu. No dobrze, brzmi trochę jak science fiction. Zapewne większość z Państwa nie dowierza, że czynnikami dietetycznymi możemy faktycznie zmniejszyć szkodliwość smogu na nasz organizm. Ale prawda jest taka, że faktycznie istnieją substancje i związki, które mają takie działanie. A najważniejszym z nich jest, uwaga, resweratrol. Szanowni Państwo, na moim kanale była już mowa kilka razy o resweratrolu i mówiłem, że głównym jego źródłem w suplementach diety może być na przykład rdestowiec japoński albo skórki z winogron. W przypadku rdestowca japońskiego problem pojawia się taki, że co dowodziłem badaniami naukowymi, ma on zdolność do kumulowania metali ciężkich. I ponieważ jest tańszym surowcem niż skórki z winogron, no to znacznie częściej możemy go spotkać, resweratrol, z rdestowca niż ze skórek winogron w suplementach. Tutaj producenci działają według prostej zasady: taniej kupić, więcej zarobić, a resztę to dopowiedzieć możecie sobie Państwo sami. Ale zanim opowiem Państwu o krytycznie ważnych danych dotyczących resweratrolu, bo jak się okazuje,
sam resweratrol to nie wszystko. Aby jego działanie ujawniło się w jak najlepszy sposób w naszym organizmie, potrzebna jest odpowiednia dieta i zaraz do tego dojdziemy. Ale zanim do tego dojdziemy, jak zawsze, pokażmy dowód naukowy. Badanie z 2018 roku. Modulacja autofagii w ochronnym wpływie resweratrolu na uszkodzenie oksydacyjne płuc wywołane przez cząsteczki PM2,5 u myszy. W treści czytamy. Nasze odkrycia dostarczyły cennego wglądu w mechanizm leżący u podstaw ochronnego wpływu resweratrolu na uszkodzenie płuc wywołane przez cząsteczki PM2,5, co obejmuje supresję procesu autofagii. Drodzy widzowie, resweratrol ma jeszcze jedną tajemnicę. Otóż głównie ekstrakt ze skórki winogron, który zawiera resweratrol w różnym stężeniu 2%, 30%, 50% czy więcej, oprócz resweratrolu zawiera także inne polifenole, takie jak polidatyna. Polidatyna bardzo często występuje w postaci synonimu innej nazwy, czyli występuje czasami pod nazwą piceid. Okazuje się, iż polidatyna, podobnie jak resweratrol, również wywiera ochronny wpływ na nasze płuca, oczywiście, przed najdrobniejszymi, a tym samym najgroźniejszymi cząsteczkami smogu. I ponownie jestem zmuszony do przedstawienia tego dowodu naukowego. Badanie z 2017 roku z Chin. Polidatyna chroni układ oddechowy przed ekspozycją na cząsteczki PM2,5. Szanowni Państwo, polidatyna zawsze będzie występowała razem z resweratrolem, w szczególności w bardzo dobrych proporcjach w skórkach winogron, a najlepsze proporcje stężenia resweratrolu w ekstrakcie to według mnie to jest około 50%. Jeśli kupujecie resweratrol, to zwróćcie proszę uwagę na stężenie procentowe resweratrolu, bo bardzo często producenci suplementów diety kuszą Państwa ceną i obniżając w niewielkim stopniu cenę, bardzo często dają Wam tylko 2% resweratrolu w ekstrakcie, zamiast na przykład 25% czy 50%. Więc tak naprawdę płacicie trochę mniej, ale dostajecie bardzo słaby resweratrol. Więc najzwyczajniej w świecie czytajcie etykiety. Druga sprawa, bardzo ważna, to jest źródło pochodzenia resweratrolu. Ja do produkcji swoich suplementów z resweratrolem potrzebowałem ponad 16 miesięcy czasu, aby znaleźć pewnego dostawcę, żeby on mi dostarczył produkt jakości, jakiej ja oczekuję. Bo dla mnie bardzo ważne w resweratrolu, w tym ekstrakcie z winogron, jest nie tylko właśnie sam resweratrol, ale także polidatyna i inne polifenole, które właśnie w skórce winogron występują. I co mam na myśli? Szanowni Państwo, w tej naukowej książce profesora Roba i Stewarda pod tytułem Bioaktywne polifenole z winogron możemy właśnie odnaleźć informacje o innych polifenolach, które znajdują się w ekstrakcie ze skórki winogron i o tym, jakie mają działanie. Zatem, kupując ekstrakt z winogron, na którym pisze resweratrol, to zawsze będziesz miał inne polifenole, które się w tej skórce znajdowały. A o innych prozdrowotnych właściwościach właśnie tego ekstraktu i resweratrolu nagram oczywiście kolejne odcinki. Bo dzisiaj, przypomnę raz jeszcze, mówimy o smogu. Ale ponieważ mówimy o smogu i resweratrolu, powiem Państwu największą tajemnicę skuteczności działania resweratrolu. I ona właśnie w tej naukowej książce jest zapisana. Otóż okazuje się, iż dieta bogata w tłuszcz zwiększa skuteczność resweratrolu na każdej płaszczyźnie. Dlatego, jeśli zdecydujesz się stosować resweratrol z dowolnej przyczyny, czy na układ naczyniowy, czy na układ oddechowy, to pamiętaj, dieta bogata w tłuszcz znacznie uwydatni działanie resweratrolu. I przedstawię oczywiście Państwu dowód z tej książki. Przy podawaniu dietetycznym resweratrolu znaczący wpływ na metabolizm i wysiłek aerobowy obserwuje się, gdy resweratrol jest dodawany do diety o zawartości tłuszczu powyżej 40%, ale nie gdy resweratrol jest dodawany do standardowej diety. Teraz wiele osób otrzyma odpowiedź na pytanie, dlaczego kupowałem resweratrol i nie zaobserwowałem żadnego pozytywnego wpływu na moje zdrowie. Odpowiedź jest taka, że aby resweratrol faktycznie dobrze działał, potrzebna jest zmiana naszej diety na taką, która jest bogata w tłuszcz. Szanowni Państwo, na dzisiaj to tyle i jak zwykle zapraszam Państwa do następnego odcinka.